Epidemia w Indiach hamuje. Najniższy od półtora miesiąca przyrost zakażeń Indie. Najniższy od półtora miesiąca dobowy przyrost zakażeń. W ciągu ostatniej doby w Indiach potwierdzono 165 553 przypadki zakażenia koronawirusem, co stanowi najniższy dobowy przyrost od półtora miesiąca, podał indyjski resort zdrowia. Zaledwie przed tygodniem dobowa liczba zakażeń zeszła w Indiach poniżej 200 tysięcy. W kraju tym nadal umiera wielu pacjentów zakażonych koronawirusem, choć ich liczba stopniowo się zmniejsza. W ubiegły poniedziałek informowano jeszcze o 4454 zgonach, a już w niedzielę podano, że z powodu COVID-19 zmarło 3460 osób. Indie są jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajów na świecie. Od marca ubiegłego roku w kraju tym potwierdzono łącznie 27,9 milionów zakażeń koronawirusem, najwięcej po USA 33,3 milionów i Brazylii 16,4 milionów. Jeśli chodzi o liczbę zgonów, bilans wynosi aktualnie 325 972. To trzeci najwyższy wynik na świecie po USA z 594 tysięcy. Zgonów oraz Brazylii, gdzie obserwowana jest nieproporcjonalnie wysoka śmiertelność na poziomie 495 tysięcy. Agencje podkreślają, że stopniowo poprawia się sytuacja epidemiczna w wielkich miastach, takich jak Bombaj i Delhi, które do tej pory były najbardziej dotkniętymi chorobą obszarami. Epidemia rozprzestrzenia się teraz na rozległych terenach wiejskich Indii, na których nie ma rozwiniętego systemu ochrony zdrowia i gdzie mieszka większość obywateli kraju. Innym poważnym problemem jest powolne tempo szczepień oraz związane z epidemią choroby, z którymi słabo radzi sobie indyjska służba zdrowia, jak McCormick.